Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam szokujące słowa kolegi Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, byłego kolegi, który już nie gra w Bayernie Monachium, ale grał i wypowiada się na temat Roberta Lewandowskiego, mówi całą prawdę na temat lewego, kulisy, tajemnice Roberta Lewandowskiego. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, na temat Roberta Lewandowskiego powiedział się kolega z drużyny z Bayernu Monachium, Luca Toni, który powiedział właśnie na temat Roberta Lewandowskiego całą prawdę. Co prawda on nie gra w tym czasie co Robert Lewandowski, ale powiedział tak naprawdę kilka słów na temat Roberta Lewandowskiego. Najpierw takie pochlebne, to wspaniały piłkarz, bardzo go lubię, jest jednym z najlepszych. Tak właśnie tutaj powiedział Luca Toni, tak naprawdę legenda też Bayernu Monachium. Natomiast kolejne tutaj wypowiedź, tak, jeśli chodzi o Lukę Toniego dotyczącą Roberta Lewandowskiego, brzmi w ten sposób, cytuję: sukces drużyny w zasadzie wynika z bramek napastników, w tym przypadku mamy silnego napastnika, jakim jest Lewandowski, tak? Tak właśnie tutaj powiedział Luca Toni, a więc włoski piłkarz, na temat właśnie Roberta Lewandowskiego, że to praktycznie Robert Lewandowski jest tym kluczem do sukcesu, to właśnie Robert Lewandowski napędza Bayern Monachium, bo przecież to on strzela gola w tym sezonie, w 5 praktycznie meczach zdobył 9 goli i to on napędza praktycznie cały Bayern Monachium. Sukces drużyny w zasadzie wynika z bramek napastników, w tym przypadku mamy silnego napastnika, jakim jest Lewandowski. Tutaj jest ciekawe, że on mówi praktycznie z bramek napastników, a przecież wiemy, że w Bayernie Monachium praktycznie tylko Robert Lewandowski jest napastnikiem, tak? No ale rzeczywiście ten rekord po prostu Robert Lewandowski ma nieprawdopodobny, tak? Jeśli chodzi o gole, jeśli chodzi o strzały. W Bayernie Monachium nie tylko, po prostu przecież występował wcześniej w Borussii Dortmund, więc Luca Toni go bardzo tutaj chwali, tak? Jest jednym z najlepszych, bardzo go lubię, bo żyje w polu karnym i strzela mnóstwo goli. Naprawdę ciężko jest krytykować Lewandowskiego. Oczywiście czasami zdarza się, że nie strzeli gola, ale to wspaniały piłkarz. Tak właśnie powiedział Luca Toni w rozmowie z Omni Sport, tak, na temat właśnie Roberta Lewandowskiego. Luca Toni to był piłkarz Bayernu, który występował w latach od 2007 do 2010 roku. Tak, i on rzeczywiście, no, może nie jest legendą Bayernu, ale bardzo zasłużony piłkarz dla Bayernu Monachium i wypowiedział się tutaj bardzo ciepło na temat Roberta Lewandowskiego, na temat jego sytuacji. To dosyć ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o wypowiedź właśnie tego piłkarza, ponieważ no wiemy, że tak naprawdę nie wszystkim piłkarzom podoba się, tak, sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Oczywiście gole, tak, no ale przecież byli tacy po prostu, byli piłkarze Bayernu Monachium, którzy krytykowali, że Robert Lewandowski jest zbyt samolubny, zbyt egoistycznie gra. To też się pewnie zmieniło, tak, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Wiemy, że teraz praktycznie Robert Lewandowski stał się altruistą, bo przecież oddał piłkę w polu karnym, żeby karnego wykonał tutaj Coutinho. Niektórzy mówili, nawet media niemieckie mówiły, że to jest Leihwandowski, czyli pożyczka od Lewandowskiego, bo potem oczekuje, że Coutinho będzie dogrywał piłki praktycznie do Roberta Lewandowskiego, ale to też takie przełamanie, jeśli chodzi o Coutinho, żeby nabrał większej pewności siebie, tak, i wejście do tej drużyny. Wiadomo, że Coutinho jest zupełnie innym piłkarzem, chociaż to dziwnie tak naprawdę brzmi, no bo występował w Liverpoolu, występował w Bayernie Monachium, no, ale jest takim piłkarzem, który potrzebuje taki wsparcie, takiego po prostu większej, może nie parasola, ale takiego po prostu poczucia bezpieczeństwa, tak, i rzeczywiście, no, Robert Lewandowski w ogóle go ciepło przyjął na treningu, rozmawiał z nim, można powiedzieć, gaworzył, tak, na treningu, śmiał się. Mało tego, Robert Lewandowski, nawet media podawały niemieckie, że jako pierwszy wiedział w drużynie o tym, że właśnie Coutinho przyjdzie do drużyny już praktycznie 2 dni przed oficjalnym zaprezentowaniem Coutinho. On wiedział, że on praktycznie przyjdzie do drużyny, tak, do drużyny. Tak, no też Robert Lewandowski mówił publicznie o tym, że Bayern Monachium musi się wzmocnić, że muszą być po prostu nowi zawodnicy, nowi piłkarze, żeby budować tą drużynę, moc tej drużyny, tak? Czyli tutaj mamy kolejną praktycznie wypowiedź, można powiedzieć, optymistyczną, jeśli chodzi o Luca Toniego, czy Luca Toni, który właśnie się bardzo optymistycznie wypowiedział, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. No dzisiaj tak naprawdę, jeżeli ktoś by skrytykował Roberta Lewandowskiego, no to ośmieszyłby się, tak, naraziłby się na ośmieszenie, no bo jak można krytykować napastnika, który w 5 meczach zdobywa 9 goli, jest w świetnej dyspozycji, no chyba że po prostu coś by musiał tutaj kompletnie zawalić, a jak na razie na to się nie zapowiada. Na razie się na to nie zapowiada. Mało tego, przecież Robert Lewandowski jest w świetnej dyspozycji, non-stop występuje, nie ma też żadnego urazu, żadnej kontuzji, tak? Tym bardziej to jest po prostu tutaj fascynujące, tak, żeby po prostu piłkarz na tym poziomie występował systematycznie i jeszcze cały czas był praktycznie zdrowy, tak, jak on dba, praktycznie mega profesjonalista, jeśli chodzi o swoje podejście do zawodu jako piłkarza, tak, a przecież mógłby po prostu tutaj odpuścić, mógłby powiedzieć, że dość, tak, że praktycznie pasuje, a mimo tego śrubuje praktycznie dalej te rekordy. Nawet były takie obliczenia, że zgodnie z tą matematyką, jak ma 5 goli po 9, znaczy po prostu ma 9 goli po 5 meczach, widzicie, nawet jak się mówi po prostu słownie, tak, no to nawet się nie składa po kolei, no bo można mieć 9 goli, ale po prostu, tak, ale po prostu, czy 5 goli w 9 meczach, ale po prostu odwrotnie, czyli 9 goli w 5 meczach, to aż wierzyć nie chcę. No tam statystyka praktycznie chyba 1,87, jeśli chodzi o gola na mecz, czyli niecałe około 2 goli zdobywa na mecz. Natomiast rzeczywiście obliczono, że gdyby szedł po prostu według takiej właśnie tutaj takiej liczby goli, to na koniec sezonu miałby 60 goli. 60 goli po prostu by zdobył na koniec sezonu. No jest to mało, raczej prawdopodobne. Chyba tam rekord to był Gerd Müller, to miał chyba 40 goli, jeśli chodzi o Bundesligę. No ale to też nie jest kwestia tego, żeby po prostu miał tutaj kosmiczne jakieś wyniki, tak, tylko rzeczywiście, żeby został królem strzelców, żeby pomógł temu Bayernowi, tak, osiągnąć sukces. Nie wiadomo, Niko Kovač też po prostu komplementował, tak, media mu mówią niemieckie w ten sposób, że nawet trwa rywalizacja teraz na pozycji Coutinho a Müller, tak, chociaż no nie chcę mi się do końca po prostu dowierzać, czy to rzeczywiście jest prawda, że Coutinho miałby rywalizować teraz na pozycji z Müllerem, tak, no, ale rzeczywiście Niko Kovač ściąga tak naprawdę Müllera z boiska, tak, i widzi, że po prostu raz gra lepiej, raz gorzej. Być może właśnie Coutinho ma tutaj po prostu wejść w miejsce Müllera, tak, no ale wydaje mi się, że Müller świetnie się rozumie tak naprawdę z Robertem Lewandowskim, dalej wciąż jest głodny gry, zwycięstw i tutaj sukcesów, więc akurat tego zawodnika bym nie przekreślał. Natomiast na pewno może to być dodatkowy bodziec dla tego zawodnika, dla tego po prostu piłkarza, tak, jeśli chodzi o Müllera, no przyjście praktycznie Coutinho. Tutaj warto wspomnieć, że Coutinho jest na wypożyczeniu, tak, on jest na wypożyczeniu, nie został jeszcze wykupiony, aczkolwiek, no pewnie zostanie tutaj wykupiony, jeżeli się zaprezentuje z dobrej strony, tak, także na pewno po prostu tutaj by został wykupiony, zszedł, można powiedzieć, z takiej listy płac Barcelony, no i teraz bryluje w Monachium. Znaczy Coutinho jest specyficzny, tak, on potrzebuje takiej właśnie większego wsparcia. W Barcelonie to było zupełnie inaczej, bo został ciepło przyjęty przez Suáreza, przez Messiego, oni go tak naprawdę wkupili w tą drużynę, natomiast tutaj troszeczkę jest inna sytuacja, tak, w Niemczech, w Bayernie, wiadomo, że to jest taki po prostu trochę większy lód, zimniejsze tutaj relacje, natomiast rzeczywiście on potrzebuje takiego wsparcia, tak, że ktoś na niego postawi, poklepią go po plecach i tak dalej, i on to rzeczywiście później odda, tak, odda po prostu to podczas meczów. Według mnie już się spisał, tak, dobrze po prostu widać było do grania piłki do Roberta Lewandowskiego, ale spokojnie, dajmy mu czas, jak się rozkręci, to naprawdę w Lidze Mistrzów ten duet Robert Lewandowski-Coutinho może po prostu brylować, może po prostu fascynować, tak. No fajnie to wygląda, fajnie wygląda ta drużyna, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Jeszcze tak z 2-3 po prostu wzmocnienia i naprawdę ta drużyna będzie bardzo dobrze się prezentować. A Robert Lewandowski, niektórzy mówią, że on jest w życiowej formie, tak, że po prostu takie kręci wyniki, tyle strzela tych goli, że gdzie jest ten sufit, gdzie jest po prostu ten sufit, tak, ten po prostu koniec, który może osiągnąć Robert Lewandowski. No, nawet tutaj Marcin Fedek, jak przeprowadzał z nim wywiad podczas zgrupowania reprezentacji Polski, to mówił w ten sposób, że po prostu mniej więcej, tak cytuję, czy to ci się nie może znudzić, tak, czy to ci się jeszcze nie znudziło, tak, no, bo Robert Lewandowski cały czas praktycznie nie zatrzymuje się, tak? Ja bym powiedział, że, bo media niemieckie mówią często machine, tak, że to jest maszyna. Ja bym powiedział, że no to jest perfekcja, to dążenie do perfekcji z każdym praktycznie tutaj meczem, dążenie do tego, żeby być jeszcze lepszym pod względem diety, przygotowania fizycznego, pokonania przeciwników. Jestem ciekaw, czy na przykład Robert Lewandowski przygotowuje się do drużyny, do przeciwników, tak, analizuje obrońców, czy ma po prostu takie informacje, na pewno ma informacje, miliardy, czy to jakoś po prostu jakby główkuje się, czyta na temat tych piłkarzy, oczywiście ma z nimi do czynienia, tak? No bo rzeczywiście za każdym razem pokonać tych obrońców w Bundeslidze to nie jest taka prosta sprawa, no wyobraźcie sobie, jesteście nawet na miejscu Roberta Lewandowskiego, świetnym napastnikiem, gracie 14 czy 15 raz przeciwko obrońcom Wolfsburga, no to trzeba za każdym razem ich zmylić, tak? No ci zawodnicy też się nie zmieniają, cały komplet zawodników co roku, mogą się zmieniać, ale po prostu gdzieś też gra z tymi samymi zawodnikami i wciąż praktycznie Robert Lewandowski nie przestaje zadziwiać, to wciąż zdobywa gole. No właśnie, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu co na temat sądzicie, cześć!